Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale. Dzisiaj powróżymy sobie z kart tarota, złoty tarot, właśnie ten, który trzymam w ręku, i z kart Lenormanda, dwie talie, takie same. Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. To bardzo ważne. I komentujcie, lajkujcie. Piszcie mi maila, jeśli chcecie wróżby indywidualne. Zapraszam. Oczywiście wróżby indywidualne są płatne i ja wyślę Wam cennik oraz opcję do tych wróżb przez e-mail. Kochani, dzisiaj jednak tutaj na kanale grupowa wróżba kolektywna dla Was, czyli napiszcie mi później koniecznie w komentarzu, czy rezonuje z Wami, z Waszą historią. Co wydarzy się wkrótce, to wróżba, która mówi o wszystkich aspektach, nie tylko o miłosnych aspektach, ale również zobaczymy, być może coś pokaże się o pracy, o finansach, o karierze. Lub, no zobaczmy, co pokażą karty, co wydarzy się wkrótce. Co wydarzy się wkrótce, jaki temat jest ważny. Teraz pierwsza karta to temat. Jaki temat jest ważny? Nie chcemy wypadać karty, więc wyciągniemy. O, już tutaj wypadła może ta. Rycerz monet. Dobrze. I zobaczmy, jak ten temat się tutaj rozwinie. Tematem problemu jest rycerz monet. Rycerz monet. Rycerz monet jako problem, czyli ktoś zawalczyć chce o stabilność, ale jest jeszcze pasywny bardzo. Zastanawia się, obserwuje, statyczny jest, stoi jeszcze w miejscu, ale szuka stabilności. Jakby w dłoni trzyma monetę i patrzy, czy ma wyruszyć właśnie w drogę, zastanawia się. Chce zawalczyć o stabilność. Lojalność, przyjaźń, wierność. Brak zdecydowania, brak podjęcia decyzji, być może dwie opcje do wyboru. Sprawy niejasne, zagmatwane, problematyczne. I chęć zaproszenia na spotkanie, na rozmowę, by wyjaśnić tutaj drogę, w którą ma się to rozwinąć. Czyli tutaj walka o stabilność, czy w relacji, czy w zawodzie, czy w finansach. O co pytacie, tak? W zależności o co pytacie. Tutaj chodzi o fundament przyjaźni, lojalności, ale też zdecydowanie się lub chęć ryzyka, co należy zrobić, jaką decyzję podjąć, tak? Albo dla kogo się na kogo się zdecydować, jeśli są dwie różne opcje, dwie różne osoby do wyboru, tak? I te sprawy tutaj zagmatwane, problematyczne, niejasne, zawikłane, ciężkie, wyjaśnić, zorganizować spotkanie, randkę, rozmowę i wyjaśnić te właśnie tutaj ciężkie, smutne, jakieś negatywne sprawy, by wiedzieć po prostu, w którą stronę należy ten związek, tą relację rozwinąć, tak? Jeśli pytacie o pracę, to też zdecydować się, jeśli macie dwie oferty, zdecydować się na jedną, zaryzykować, tak? I tutaj wyjaśnić swoją jakąś sytuację, czy niejasną zawodową, czy niejasną sytuację finansową. Być może dostaniecie tu zaproszenie na rozmowę, ponieważ jest niespodzianka, zaproszenie i sprawa się wyjaśni. Ale walczcie o swoją stabilność.
Walczcie o to, by tutaj nie zostać pasywnym, tak? Tylko ruszyć w drogę jak rycerz i zawalczyć. Teraz, co wydarzy się wkrótce, jeśli chodzi o ten problem, o to wyjaśnienie spraw, o spotkanie, o zdecydowanie się, o stabilność? Siedem monet. Zobaczcie. Rycerz monet i teraz siedem monet. Czyli bardzo tutaj nam się to konsekwentnie układa, jeśli chodzi o karty dworskie monet. Siedem monet, kochani, to karta, która mówi o oczekiwaniu po zasianiu ziaren na efekty. Przeczekanie, odpoczynek, zapłata za dobrą pracę, powolny jakby wzrost tego, co zasialiśmy. Powolne kiełkowanie tutaj, tak, tych plonów, powiedzmy, które zasialiśmy poprzez swoją dobrą pracę. Niemniej jednak tempo rozwoju tego jest bardzo powolne. Siedem monet jak siedem miesięcy. Czyli nawet maksymalnie do siedmiu miesięcy może tutaj dopiero coś bardzo stabilnego, pozytywnego się rozwinąć. Ale nie musi tak być. Może być wcześniej. Natomiast bardzo powolne tempo, nowy początek. Czyli chodzi tu o jakiś nowy początek, nową szansę, wyleczenie starych jakichś problemów, spraw. Czyli stabilny, nowy początek, tak? Jeśli sytuacja jest właśnie zagmatwana, niejasna. Przyjaźń znowu. Mam już drugi raz tą kartę. Czyli przyjaźń oparta na lojalności. Być może bliźniaczy płomień, bratnia dusza. Lojalność, wierność jest tutaj waszym tematem. I tu spotkanie, które nie doszło do skutku poprzez jakieś zerwanie, poprzez poranienie się. Głębsze uczucia, które mogą się tutaj rozwinąć powoli, ponieważ tutaj jakieś spotkanie wasze nie doszło do skutku. Jesteście być może zranieni tym i czekacie teraz, jakby przeczekujecie sytuację i czy jest tutaj nowa szansa, nowy początek i wyleczenie tych wszystkich starych spraw, które były jakieś negatywne. Przyjaźń, lojalność, wierność, to się właśnie tutaj nam powtarza. No i spotkanie, które, nie wiem, podróż, spotkanie, które nie doszło do skutku. Też głębsze uczucia, które tu są, ale nie mogą się rozwinąć poprzez tą kosę, ponieważ jest zranienie, zablokowanie, jest silna blokada przed spotkaniem, silna blokada poprzez, nie wiem, może lęk, żeby się nie zranić, tak? Dlatego bardzo powolny rozwój tutaj będzie tych spraw. Taka jest tutaj wróżba, natomiast wszyscy ci, którzy szukają pracy, czy mają jakieś sprawy finansowe, to tutaj też nowy początek, nowe być może, nie wiem, szanse, tak? Na nową pracę, na nowe zarobki. Być może przyjaciele wam tutaj mogą pomóc, kontakty, szukać po kontaktach, po przyjaciołach. I tutaj uwaga, żeby nie zostało odwołane jakieś spotkanie, jakaś podróż, tak? Uwaga, żeby coś tutaj nie zaszkodzić sobie, czyli przygotować się dobrze do tych rozmów kwalifikacyjnych, czy do spraw rozmaitych, ponieważ tutaj jest ta kosa, tak? Czyli żeby nie zostało coś czasem zablokowane, przerwane. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. I proszę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia już wkrótce.